sobie na pytanie, a etyczne jest ze strony pana dyrektora obsadzenie dyżuru nocnego jedną pielęgniarką i jednym sanitariuszem albo sanitariuszką? Nie możemy, proszę państwa, się na to zgodzić. Nie tylko walczymy o wzrost naszych wynagrodzeń, ale o poprawę warunków pracy. Także będziemy tutaj przez 2 godziny po prostu siedzieć. Nie wiem, myślę, że pan dyrektor powinien przyjść do nas i porozmawiać. Jeśli nie wyjdzie, to zarządy udadzą się i poproszą pana dyrektora tutaj na rozmowę.